Siemandero, słuchajcie, ponieważ mamy tak jak mamy, zobaczcie, pada śnieg, jest zima, więc o budowie wam ględził nie będę, co nie znaczy, że was uwolnię ode mnie, od mojego głosu, od mojego zawracania gitary i ględzenia ustawicznego i takiego upierdliwego. Postanowiłem tym razem podziałkować się z wami moim hobby. Moje hobby to hodowanie roślin użytkowych z reguły, czyli tam pomidorów, ogórków, sałat, jakichś takich rzeczy. Ponieważ od 19 roku praktycznie zaczęliśmy zajmować się budową, to nie mam czasu w sezonie wegetacyjnym zbyt intensywnie się tym zajmować, albo w ogóle nie mam czasu na to. I wymyśliłem sobie taki eksperymentalny, być może idiotyczny, jeżeli stwierdzicie, że to głupie, to też proszę was ewentualnie w komentarzach dajcie znać, że pobawię się tymi roślinami w zimę, słuchajcie. Jak wiadomo, w zimę to nie jest dobry czas, żeby hodować rośliny użytkowe typu pomidor lub ogórek. No i taką miałem zagwozdkę, co tu zrobić, żeby troszkę się pobawić tymi roślinami, a przy okazji robić to w czasie, kiedy ta wegetacja jakby jest zupełnie bez sensu. I wymyśliliśmy sobie, znaczy tutaj żona moja patrzy na mnie z politowaniem oczywiście, słuchajcie, wymyśliłem takie cudo, które nazywa się, powiedzmy, hodowlą taką bioponiczną, tak to nazwijmy. Oczywiście to nie jest żadna bioponika, to nie ma z bioponiką taką typową nic wspólnego. Nawet nie leżało w pobliżu takiej bioponiki. Najzwyczajniej w świecie wymyśliłem sobie, że doświetlając sztucznie rośliny, będę je hodował w perlicie i będę je karmił jakimiś takimi suplementami, takimi jakby dedykowanymi do bioponiki. Kupiłem sobie za jakieś tam nie za duże pieniądze tego typu preparat. Fajna rzecz, dlatego że, poczekajcie, bo próbuję jakoś tak, żeby ich nie reklamować zbyt intensywnie. Dostałem razem z tym preparatem jakąś taką rozpiskę do różnych ich preparatów, między innymi do tego, który kupiłem, gdzie jest dawkowanie na dany tydzień i tak dalej, kiedy robić przerwę. Oczywiście nie stosuję tego jakoś wyjątkowo ortodoksyjnie, dlatego że też, tak jak powiedziałem, zupełnie ta moja hodowla nie ma nic wspólnego z bioponiką, ale jakby preparaty dostarczają roślinom wszystkich możliwych substancji odżywczych. Tutaj macie efekt jakby mojej zabawy po, nie wiem, tam kilku tygodniach, kilkunastu już chyba w tej chwili można powiedzieć, bo to tak myślę, że ze 12 tygodni to wszystko trwa. Jak widzicie, rośliny są dosyć fajne. One są w tej chwili takie przywiednięte, dlatego że są niepodlewane od jakiegoś czasu, bo dzisiaj właśnie trochę tak zamierzałem, powiem szczerze, z wami na ten temat porozmawiać i wam trochę poględzić, jak to ja potrafię. I dlatego one tak wyglądają, jak wyglądają. Natomiast generalnie to są fajne, jędrne, takie żywe rośliny, które tak naprawdę, jak widać, chociażby na tej maleńkiej papryce, niespecjalnie mają z czego czerpać żarcie, dlatego że one są zasypane perlitem. Poza tą sałatą, która była wyhodowana w kubku z perlitem, tak jak powiedzmy ta bazylia, o, tak jak ta bazylia, i została przez moją żonę rozsadzona do już ziemi, pojedynczo do takich pojedynczych komóreczek do ziemi i sobie tam rośnie. Zresztą jak widać, całkiem jest fajnie. To jest jakaś tam odmiana sałaty, więc nie spodziewam się tutaj jakichś super efektownych główek. Natomiast na listki takie, no walijki, o tak to nazwijmy, może być fajnie. Więc dzisiaj chciałem wam trochę o tym poględzić, trochę wam o tym poopowiadać. No bo nie mogę jechać na budowę, nie mogę wam zawracać gitary wiecznie jakimiś takimi tymi naszymi, jak to ostatnio było, przy stole konferencyjnym wykład i jakieś tam zawracanie gitary. Dzisiaj Iwonki prawdopodobnie nie będzie na filmie, dlatego że, tak jak powiedziałem, ona dosyć sceptycznie podchodzi do tego. Natomiast co do jednego przekonała się i być może będzie wykorzystywała, dlatego że kupiłem namiot taki typu growbox, ponieważ doświetlanie tych roślin odpowiednim spektrum światła powoduje, że w chacie no po prostu świecimy jak
Dom uciech, o tak, naokoło, że tak powiem, sąsiedzi się z nas trochę nabijali, że świecimy jak dom uciech. A przy okazji nie jest to fajne, dlatego że to przez jakiś tam czas musi działać, więc wieczorem, kiedy chcemy już odpocząć, to takie różowawe światło nie jest za fajne do odpoczynku. Więc zakupiłem grow box i w taki namiot specjalny, do którego wstawiłem wszystkie te rośliny. Też go Wam za chwilkę pokażę, jak to wygląda. Natomiast tak, słuchajcie, jeżeli będzie chaos, to wybaczcie, bo ja jak zwykle nagrywam z głowy, czyli z niczego, więc będę pewnie przeskakiwał z tematu na temat. Dzisiaj generalnie chciałbym Wam pokazać, jak dbam o te rośliny, pochwalić się, jakie te rośliny mam po kilku tygodniach, kilkunastu już w tej chwili tygodniach hodowli. A Iwonę przekonuje ten growth box i ta cała hodowla, wracając jakby do tego, co zacząłem przed chwilą ględzić, w kategorii takiej, że daje szansę na wyhodowanie silnych, dobrych, takich dorodnych i mocno ukorzenionych sadzonek. I tu pod tym względem jakby Iwona się ze mną zgadza, że jest to fajny pomysł. Zobaczcie, to jest papryczka, która ma, nie wiem, 10 tygodni, 8. Jak na paprykę, oczywiście od momentu, kiedy zostało ziarenko skiełkowane, tak? Jak na paprykę, która żyje sobie tak, jak żyje, to jest to bardzo przyzwoita sadzonka. Pomidory wyglądają w ten sposób. Ogórek, jak widzicie, kwitnie już w tej chwili i bardzo intensywnie chce. To jest w ogóle odmiana ogórka, który nie wymaga zapylenia. Karpenogeniczna odmiana, czyli taka, która nie ma dwupłciowych kwiatów, o tak, tylko jakby zawiązuje sama z siebie. I te ogórki naprawdę chcą rosnąć. Jestem w szoku, bo wygląda na to, że z całej tej zabawy jeszcze jest szansa, że jakiegoś ogórka normalnie zjem przed wiosną. Sałatę próbowaliśmy, zioła próbowaliśmy przeróżne, bo i natka pietruszki była, jakieś takie rzeczy. Smakują zupełnie jak z ziemi. Bardzo, bardzo fajnie, jakby tutaj nie ma żadnych takich walory smakowe są niezmienione według nas. Więc Iwona stwierdziła, że to jest fajny patent na hodowanie rozsad. Już do takiej klasycznej hodowli, bo ona się tym zajmuje u nas w domu. Też Wam pokażę, jak wygląda rozsada papryki. Rozsada sałaty, jak widzicie, wygląda tak. No nie wiem, czy traktować to jak rozsadę, czy jak najzwyczajniej w świecie hodowlę na nowalijkę, czyli na listki, ale jakoś tam zaczyna powoli się przekonywać do tego tematu. I za chwilę Wam pokażę, jak wygląda zabawa z podlewaniem tych roślin w moim wydaniu, oczywiście. Nie sugerujcie się, bo to jest mega nieprofesjonalne to, co tutaj wyczyniam z tymi roślinami. Jest to zabawa, podkreślam, jakby tutaj nie hejtujcie mnie za to, że męczę te rośliny, bo tak, one się trochę męczą, trochę to nie jest tak, jak powinno być, natomiast traktujmy to jako zabawę. I chciałem się z Wami jakby tutaj podzielić tą moją takim zaskoczeniem, że po pierwsze to faktycznie wychodzi, nawet w tak idiotyczny sposób robione jak ja, a po drugie, że no można jakoś racjonalnie spędzać wolny czas, nie łażąc po galeriach i szukając nie wiadomo czego, tylko zająć się czymś, co być może przyniesie jakąś realną korzyść. Oczywiście dla osób, które są, jakby, które chcą się takimi rzeczami bawić, których to interesuje, bo też no można spędzać czas wolny na tysiące sposobów. Można sobie chodzić na spacery, można uprawiać jakieś sporty lub, nie wiem, kleić modele, o czym marzę, ale nie mam w tej chwili na to warunków. Albo można się bawić właśnie w takie coś, żeby sobie zażrać właśnie własną, wyhodowaną przez samego siebie sałatę chociażby. Dobrze, za chwilę wracam. Przygotuję tu sobie jakby preparaty i inne rzeczy, albo przygotuję się do pokazania Wam, jak to się robi i będę zaraz Wam ględził dalej. Haha. Dobra, jestem, słuchajcie. Więc zgodnie z tą rozpiską, mniej więcej w tym, tak jak ja to sobie tam mniej więcej wyceniłem, powinienem w tej chwili dać na 10 litrów wody, powinienem dać 25 ml jednego i 25 ml drugiego preparatu. Ja używam bańki z wodą jakąś tam odstałą i tak dalej, żeby nie było w niej jakichś tam superchlorów. Używam 5-litrowego zbiornika, w związku z czym muszę po 12,5 ml dolać do tej bańki dwóch różnych preparatów.
Podobno to jest mega istotne, dlatego że jeden z nich jest jakimś tam odżywką do tych roślin, drugi dostarcza jakichś tam komponentów, które powodują, że się nic nie krystalizuje, nie wytwarzają się jakieś tam straszne syfy w tym. W związku z czym muszę dać po jakieś tam 12,5 powiedzmy mililitra jednego i drugiego. Niech no spojrzę, ile ja tutaj już tego zaciągnąłem. No za dużo, zdecydowanie za dużo. Zdecydowanie za dużo. Dajmy, powiedzmy tyle. Wciskam to normalnie do wody. Później płuczę odrobinę sobie tą strzykawkę, dlatego że one są oddzielnie chyba nie bez powodu. Więc wolałbym w tej strzykawce sobie nie robić tutaj jakiegoś rewolucji chemicznej. Więc tak tyle, o ile jakieś tam mega, mega minimalne choćby kulturę pracy próbuję zachować przy tym ustrojstwie. Oczywiście mówię, wszystko traktuję z przymrużeniem oka mocno. W ogóle nie spodziewałem się, że cokolwiek z tego wyjdzie. Myślałem, że to po prostu będzie jakaś lipa. O, ten jest w innym kolorze, jak widzicie, ten jest taki zielonkawy. Ten jest taki zielonkawy i prawdopodobnie to jest ta odżywka. Drugi jest biały, więc jest jakimś tam stabilizatorem, nie mam pojęcia. Ja w ogóle się nie przykładałem do tego, żeby się uczyć na ten temat. Po prostu gdzieś tam przeczytałem, że jest taka możliwość. Oczywiście wymyśliłem ją sobie, natychmiast sobie zmodyfikowałem, jak to ja. Tak jak na budowie wszystko robię nie po kolei, tak samo tutaj też mocno przymrużenie oka zastosowałem w kategorii jakichś super rewelacyjnych tutaj ich porad, przepisów i zaleceń. Wyciągnąłem tylko z tego tyle, ile chciałem. Teraz zostawię to na chwilę. I żeby Wam choć odrobinkę zająć czas, choć odrobinkę Wam pozawracać gitarę, żebyście o nas nie zapomnieli, żebym Wam właził do Waszych domów z komputera, to poopowiadam Wam może, jakie my tu rośliny mamy, jakie my tu rośliny zastosowaliśmy i co ja tutaj wyprawiam, nie? Więc zaczniemy może od pomidorów, które są takie najbardziej spektakularne, duże i w ogóle. Tu mamy pomidorek. Ja sobie je oznaczam gdzieś tam, numeruję po prostu. To jest numerek 8 i to jest pomidorek. Mam nadzieję, że będę Wam kręcił jeszcze kolejne części z tego, dlatego tak zawracam gitarę. To jest jakiś tam pomidorek malinowy. Wszystkie pomidory, które tutaj są pomidorami o samokończącymi, o niskim wzroście i tak dalej, i tak dalej. No choć jak widać, no te na razie zachowują się tak, jakby naprawdę chciały być gigantami jakimiś. Tu mam pomidorek malinowy, mam pomidory żółte, mam jakieś tam pomidory takie sakiewkowe i tak dalej, i tak dalej. Nie będę Wam mówił o odmianach i tego typu rzeczach, bo to nie ma sensu, dlatego że jest duża szansa, że te pomidory gdzieś tam pójdą, że nie zdążą tak naprawdę do maja zaowocować i zakwitnąć i być jakimś tam, więc prawdopodobnie pójdą najzwyczajniej w świecie do gruntu gdzieś sobie na działeczce, więc pewnie będziemy je pokazywać jeszcze przez cały sezon wegetacyjny, jeżeli się uda je utrzymać przy życiu oczywiście. Więc mam tutaj, tak jak Wam pokazuję, raz, dwa, trzy, cztery. Cztery pomidory takie wyższe. Właśnie przed chwilą zauważyłem, że jeden z nich się bierze, próbuje tworzyć grono do kwitnienia. Takie maleństwo zupełnie, to jest nie do pokazania, więc nie będę Was męczył, oczu Wam. Natomiast widzę, właśnie teraz zauważyłem, że jeden z nich właśnie próbuje już tworzyć jakiś taki kwiatostan. I fajnie, i bardzo się cieszę, bo mam nadzieję, że uda mi się go wyhodować w wodzie, jak ja to mówię. Kolejną rzeczą, którą próbuję, to są cztery odmiany papryki. Ta jedna bardzo niechętnie kiełkuje. Nie pamiętam, jaka to jest odmiana. Ja ją oczywiście mam oznaczoną. To jest nieistotne. Z paprykami jest tak, że one w ogóle niechętnie kiełkują. Robią to długo i tak, no tak opornie. Ta była wyjątkowo oporna. Dlatego jest mniejsza w porównaniu do pozostałych. Natomiast papryczki wyglądają już naprawdę przyzwoicie. W zasadzie można by było już myśleć o tym, żeby je gdzieś tam przesadzać do jakichś większych doniczek, gdyby to była ziemia, o tak.
Gdyby one były w ziemi, to można by było je już myśleć o przesadzaniu kolejnym do jakichś tam większych pojemników. Natomiast tutaj, ponieważ one żrą wodę i w zasadzie nic tu się nie dzieje. Tu mam też jakieś papryki na zasadzie sierocińca, bo to coś zostało po rozsadzie, którą sobie żona produkowała, więc szkoda mi było wyrzucić taki sierociniec zagęszczony jak zioła. Tu mam bazylię, słuchajcie, bazylia fajna. Bazylia, nie sugerujcie się tym, że ona jest tak pomarszczona. To nie jest kwestia tego, w jaki sposób jest odżywiana, to jest kwestia odmiany. To jest jakaś tam bazylia sałatowa, czy jakaś tam, ona się charakteryzuje takimi pokłębionymi liśćmi, dosyć dużymi. To jest maleńka sadzonka, a liście już są naprawdę takie spore, te kolejne. Więc fajna, fajna odmiana i faktycznie taka przyzwoita, jeżeli chodzi o jej właściwości takie ziołowe. Tu mam szczypiorek, który jest beznadziejny, słuchajcie. To jest taki, jak widzicie, takie kłaczki. On zostanie skasowany już za chwilkę, dosłownie do jakiegoś, nie wiem, sosu czosnkowego, do czegokolwiek, do masła, do czegokolwiek zostanie skasowany, tak jak skasowane zostały też natka pietruszki. Miałem dwie takie, dosyć ładnie to nawet wyglądało jak na natkę, natomiast nie polecam do tego typu hodowli. Bardziej jeżeli ktoś z Was ma parapety oświetlone, to może to ma większy sens. Natomiast zajmuje to miejsce, rośnie rachityczne. To nie jest jakby roślina, która... Albo ja coś robię źle, ale to nie jest roślina, której jest fajnie w tego typu rzeczach. Tu mam takie śmieszne, bardzo, bardzo małe, o bardzo zwartym pokroju. One teraz jakby troszeczkę te... To się chyba nazywa międzywęźla, czyli jakby te odstępy między listkami kolejnymi jakby troszeczkę się zwiększyły. Natomiast on na początku to był taką małym kłębkiem liści dosłownie. To jest pomidor koktajlowy, ale taki śmieszny bardzo. Silny, zwarty, no taki kij. Taki jak wygląda jak sztuczny dosłownie. Więc fajna roślinka. Ciekawy jestem, jak będzie się sprawowała dalej, tak? No bo to, że ona wygląda ładnie, no to super, bo człowiek ma, cieszy sobie nim oko, natomiast nie jest to roślina ozdobna, tylko roślina użytkowa, więc mnie interesuje, jakie będą efekty użytkowe z tych roślin. Tu mam dumę i chlubę swoją. Tu są dwa ogórki, słuchajcie. Dwa ogórki jakieś tam, tak jak mówiłem, karpenogemiczne, które spodziewałem się, że będą... Ogórek jest... mi nie wychodził nigdy jakoś za bardzo i ogórek zawsze traktowałem jak roślinę taką dosyć trudną. Natomiast tutaj po prostu szaleństwo jakieś. Jest mu fajnie, jest mu dobrze. Kwitnie jak głupi. Dosłownie, nie wiem czy to widać, ale dosłownie co liść, to mamy kwiat i mamy ogórka zawiązanego. Tu mamy następny liść, następny ogórek, następny liść, następny ogórek i tak z tego co widzę aż do samej góry, bo tutaj już jest następny maleńki taki. To samo się dzieje z tym drugim. Nie wiem, czy to są dwie różne odmiany, bo taki był plan, ale w końcu nie wiem, czy mi się udało tak zrobić, czy to jest to samo, jakby, bo wygląda identycznie. I też jest dokładnie tak samo. Co przęsło, to kwiatek i ogórek. Już zaczyna puszczać tak zwane wąsy, czyli muszę go gdzieś tam postawić w tym growboxie przy jakiejś nóżce od regału, żeby się miał za co chwycić. I niech tam sobie rośnie, tak? Jest szansa, że z jednego ogórka jeszcze zjemy przed sezonem wegetacyjnym. Natomiast sałacie nie było tam dobrze. Była fajną siewką, o tak to nazwijmy. Natomiast nie było tam dobrze, dlatego że w tym namiocie, ze względu na lampy, które tam świecą, ze względu na zamkniętą przestrzeń, tam panuje temperatura 24-25 stopni. I tej sałacie, przynajmniej tej odmianie sałaty, tu są chyba nawet dwie, tu jest chyba rzymska i ta taka karbowana, tak mi się wydaje, że to jest rzymska, a to jest ta karbowana, która zresztą powinna, tutaj gdzieś zaczyna być widać, powinna być taka przebarwiona na końcach na pomarańczowo, czerwono, brązowo, no różnie tam ona się przebarwia, ale powinna mieć takie przebarwione krawędzie. I jej ze względu na tą temperaturę nie było tam dobrze, wręcz było jej tam kiepsko. Niespecjalnie więc i ona się zlitowała, rozsadziła ją do ziemi i ona stoi na oknie. Ktoś z Was mógłby się zapytać, no ale po co Ci ten growbox, takie rozsady robi się na oknie? Raz, że tak jak Wam mówiłem,
to światło, które no, przeszkadzało nam jakby. Już nie chodzi o to, że się ktoś z nas nabijał, tak? No bo to, a niech się tam nabijają, w ogóle nam na tym jakoś. Jesteśmy niewrażliwi, o tak powiem, na takie rzeczy. Natomiast przeszkadzało nam w jakby użytkowaniu tego pomieszczenia. Nie mamy tych pomieszczeń jakoś miliony. A po drugie. Kurczę, widzicie, zgubiłem wątek, starość. Po pierwsze, to światło nam przeszkadzało, a po drugie, na ilość roślin, które chcielibyśmy wyprodukować, zwłaszcza jeżeli chodzi o rozsady takie już typowe, klasyczne, nie pozwalają nam strony świata. My mieszkamy na poddaszu, jak wam zapewne pokazałem, więc no niestety, tu parapetów nie ma i się nie da tu niczego postawić. Znaczy, można by było postawić jakiś regalik pod oknem tak naprawdę i cieszyć się tym, że światło wpada. Natomiast z drugiej strony zajmuje to miejsce w pomieszczeniu wtedy. Natomiast okien skierowanych w sensowną stronę mamy raptem dwa. I to też nie jest tak do końca fajnie, dlatego że żyjemy na peryferiach Warszawy, na obrzeżach Warszawy, gdzie od 50 lat rosną tuje, rosną u sąsiadów jakieś drzewa, więc nie mamy jakoś mocno wyeksponowanego na światło słoneczne domu. On jest ustawiony też kiepsko stronami świata, więc najwęższą ścianą na południe. I te, po prostu najzwyczajniej w świecie nie mamy na to miejsca, żeby taką ilość rozsady produkować. I to był od zawsze taki nasz dylemat, bo nasze rozsady były rachityczne, były takie wątłe, gdzieś tam wybujałe, czyli jakby ta przestrzeń między od liścia do liścia w naszych rozsadach pomidorów do tej pory była po prostu jakaś gigantyczna. Była jakaś, no tutaj między jednym a drugim liściem potrafiło być, nie wiem, tyle. Więc to był taki długi, wąski, cienki kij, który biegł gdzieś tam do góry w kierunku słońca. No i później były problemy takie, że one się słabo adaptowały po przesadzeniu do tego gruntu. No takie były, trzeba było je ratować już po przesadzeniu do gruntu, gdzieś tam do szklarni. Trzeba je było mocno wspierać, a my naprawdę od 2 czy 3 lat nie mamy za bardzo na to czasu. Zajmujemy się zupełnie czym innym, budową chaty. Każdą wolną chwilę poświęcamy na to. Więc tak to wygląda. Teraz pójdę i pokażę wam za chwilę ten mój namiocik. Zobaczycie, o czym ja do was ględzę. O, tak wygląda ten namiocik, słuchajcie. Namiocik wygląda tak, tam w tle jest ta lampa, którą zaraz włączę. Tu mam drugą taką kupioną dawno, dawno temu, nie wiem czy ją widać. Tu jest taka lampa fabryczna, o tak powiem. Natomiast tam jest lampa, którą zrobiłem sam. Na podstawie jakiegoś tutoriala z YouTube'a, gdzie ludzie robili sobie tego typu oświetlenie chyba do akwariów. Natomiast ja pomyślałem, że przecież można kupić odpowiednie spektrum światła diod dla hodowców roślin. I takie cudo wykorzystałem. Jak widzicie, ten namiot jest wyłożony wewnątrz taką srebrną ceratą, bym powiedział, która jest jakoś tam chropowata i odbija to światło pod przeróżnymi kątami. I tutaj po zamknięciu naprawdę tych lumenów robi się sporo. Ale przy okazji też on jest, słuchajcie, otwarty od 2 godzin. I nadal tu jest 23 stopnie, z kawałkiem nawet, więc tak jak mówię, sałacie, o widzicie, tu mamy sałatę jeszcze taką nierozsadzoną, ona troszkę cierpi, powiem, nie jest jej tu za cudownie, więc dlatego Iwona się zlitowała nad tą sałatą i ją gdzieś tam wynieśliśmy na zewnątrz. Tutaj na dole są roślinki mojej córki, jest dumna z siebie, bo jej rosiczka zakwitła. Tutaj ma dzbanecznik, który z tego co widzę chyba został lekko już zaniedbany przez nią. Muszę jej podpowiedzieć, żeby się troszkę mocniej wzięła za niego, bo nie jest mu tu za słodko chyba w tej chwili. A tu mamy rozsadę papryki już w grunt. To co wam mówiłem, Iwona się przekonała, że może być ten sposób dobry na produkcję rozsad, takich typowo ogrodniczych rozsad, może nie typowo, o tak, amatorskich typowo ogrodniczych rozsad, o tak to nazwijmy. I tutaj właśnie papryka się produkuje, żebyśmy mieli papryczki w tym roku. I teraz włączę, uważajcie, bo was może lekko oślepić, włączę te lampy.
tu jest jedna lampa, właśnie ta oryginalna. Ona daje takie mocno różowe światło. A tu mamy drugą lampę, moją. Ona już nie daje aż tak różowego światła, natomiast bardzo dużo lumenów produkuje. I tu się robi naprawdę widno. Po zamknięciu tego taką klapą, tak to nazwijmy, jak zwykły namiot, zaczyna tu się robić mocno widno, mocno ciepło. I te roślinki naprawdę fajnie sobie działają. Dobra, wyłączę to. Słuchajcie, i idziemy z powrotem do stołu. Pokażę Wam. Już wiem, co chcę Wam pokazać. Słuchajcie. Wiem, co chcę Wam pokazać. Chcę Wam pokazać paprykę. To jest też papryka. Co prawda to jest papryka ostra. Skorpion. Natomiast jest to papryka, która była z nami w zeszłym roku. Od zeszłego roku, czyli od wczesnej wiosny 2022. Rosła sobie z nami, była wyhodowana z ziarenka jako taka sadzoneczka, o taka maleńka, jak tutaj widać, taki kurdupelek był z niej. Następnie została przesadzona do szklarni i sobie rosła, owocowała, w tym roku bardzo słabo zresztą było z tymi paprykami, jeżeli chodzi o owocowanie, ale odrobinkę żeśmy zebrali takich super, super, super ostrych papryczek, które lubimy i wykorzystujemy do różnych potraw lub do różnych eksperymentów kulinarnych. I postanowiliśmy spróbować, czy da się taką paprykę utrzymać dłużej niż jeden sezon wegetacyjny. Została poprzycinana, jak widać, poobcinana, mocno zredukowana, bo to był spory krzaczor, bo ona ma to do siebie, że dosyć mocno rośnie. Została zredukowana i ona, mimo nie sugerujcie się tym, że tu perlik jest na wierzchu, pod spodem jest ziemia. Jest przysypana tylko po to, żeby właśnie światło, ona stoi na parapecie, żeby światło się chociaż odrobinę bardziej odbijało. To po pierwsze, a po drugie, dlatego, że utrudnia to mocno tym paskudnym, takim, nie wiem czy widzicie na tych lepach, takie małe czarne kropeczki. To są ziemiurki, to są takie maleńkie muszki, jak owocówki, które po prostu doprowadzają nas do szału, bo już jak to cholerstwo się pojawi, to strasznie ciężko się tego pozbyć. To się namnaża, lata chmura po prostu tych maleństw takich nad rośliną. One gdzieś tam żyją sobie, jak nazwa wskazuje, ziemiurki, więc żyją sobie gdzieś tam w ziemi. Nie mam pojęcia, powiem szczerze, bo one mnie wkurzają samą swoją obecnością w moim domu. Więc nawet nie zgłębiałem jakoś zbytnio, czy one szkodzą tym roślinom. Mam wrażenie, że szkodzą, bo jak wiadomo, cykl życia takiej muszki nie jest długi, więc bez przerwy jakieś larwy, one czymś muszą się żywić. Więc podejrzewam, że one są w stanie nadgryźć system korzeniowy danej rośliny. I no nie jest to fajne. O proszę, już mi się pomidorek przykleił do tego. Ja jestem po prostu mistrz świata. O, więc tu go wetknę. O, więc mam wrażenie, że najzwyczajniej w świecie te roślinki cierpiały z powodu obecności tychże paskudstw tutaj. I dlatego, a obok wsadziłem pomidorka, też takiego małego koktajlowego, który no nawet powiem szczerze, że fajniej wygląda niż te, które są hodowane w tej bioponice. Jest taki solidniejszy, tak to powiem. Więc to też eksperyment taki, że jednak może w tej ziemi byłoby mu lepiej. Nie wiem sam, mam mieszane uczucia cały czas. Na pewno jest to fajne do produkcji rozsad, ale czy to jest fajne do produkcji takiej pełnoskalowej, że tak powiem, czyli roślina żyje sobie długo w tym, nie mam pojęcia. Na pewno apetyt tych roślin, tak jak tego potężnego pomidora, potężnego, no tak to nazwijmy, tego pomidora apetyt na pewno jest olbrzymi. On tutaj zżera po prostu jakieś olbrzymie ilości tego płynu. Mimo że starałem się tak wstawić butelkę w butelkę, o tak, bo on sobie jest obsypany w butelce jednej, a tutaj druga jest buteleczka taka na zewnątrz jako doniczka, znaczy jako podstawka pod wodę, o tak. Więc nie wiem, żre po prostu tej wody strasznie, a i tak co chwilę wygląda na przywiniętego, więc nie wiem, czy czegoś mu już nie zaczyna brakować, albo jakieś problemy inne się nie dzieją. Na pewno będę Wam zawracał gitarę jeszcze kiedyś na ten temat i będę Wam mówił, czy to ma sens. Ale zobaczcie, haha, jest nadal z nami, już w tej chwili zaczyna kwitnąć. Tutaj nie wiem, czy widać, zaczyna sobie kwitnąć.
Więc fajnie, 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 fajnie. Można coś sobie porobić, można coś sobie powalczyć. Niedługo będę żarł kanapki z sałatą. Mam nadzieję, że zeżrę jakiego ogóra. Też wam się pochwalę, czy smakował jak ogórek, czy smakował jak napompowana wodą gąbka. Bo tego się niestety obawiam przy tej metodzie. Powiem wam, co z tymi dużymi pomidorami, które wyglądają tak sobie, a z drugiej strony rosną nawet ładnie i chcą kwitnąć, więc takie mam mieszane uczucia co do nich. No i to tyle chyba. Nie będę wam pokazywał, jakie tam podlewam, bo to po prostu polega na tym, żeby wlać im w podstawki tej odżywki, tak? I koniec, no nie będę wam tu więcej truł. Nie miałem pomysłu, jak wam pozawracać kolejny tydzień gitarę, więc wymyśliłem taki właśnie sposób, a nie inny. Jeżeli wam się to nie podoba, to mi to napiszcie. Napiszcie, przestań ględzić, przestań robić cokolwiek na siłę. Chłopie, weź się za robotę lepiej, a nie będziesz nam tutaj właził do chałupy w weekend i truł jakimiś pierdami swoimi. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was serdecznie, hej!